prezydent Wałbrzycha Roman Szołomej podsumował miniony rok, a także nakreślił plan działania na rok 2019. Co było jego zdaniem najważniejszym wydarzeniem 2018 roku i jakie będzie najtrudniejsze wyzwanie roku 2019? Po raz pierwszy noworoczne spotkanie z prezydentem odbyło się w Centrum Ceramiki Unikatowej w Starej Kopalni. Prezentacja rozpoczęła się od przypomnienia najważniejszych wydarzeń kulturalnych i gospodarczych. Prezydent tym samym pokazał, że mimo licznych problemów Wałbrzych żyje i rozwija się. Było to też wprowadzenie do pokazania najważniejszych miejskich inwestycji zrealizowanych w minionym roku, wśród których wymienić należy otwarcie podziemi w Zamku Książ, rozpoczęcie lub zakończenie remontów kluczowych dróg, budowę kolejnych żłobków oraz mieszkań chronionych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Spośród wszystkich inwestycji, jako tą najważniejszą, prezydent wymienia budowę nowych mieszkań komunalnych. Nie tylko Mieszkanie Plus. Przypominam, że to były mieszkania na ulicy Husarskiej, te komunalne. To są również mieszkania socjalne, które za chwilę, myśleliśmy, że w grudniu, ale pogoda nam trochę przeszkodziła, na Przywodnej przekażemy rodzinom wielodzietnym. Któryś chyba z fotografów czy dziennikarzy pokazał, z czym mu się kojarzy zmiana Wałbrzycha ostatnich lat, to pokazał zdjęcie właściwie mini osiedla przy ulicy Husarskiej. Po prostu tego miejsca nie było jeszcze 3 lata temu, a dzisiaj są tam 7-piętrowe budynki, piękne, nowoczesne. To jest chyba w jakimś sensie trochę symboliczne, ale również jakaś emanacja zmian Wałbrzychu. Największym wyzwaniem miasta na 2019 rok i kilka kolejnych lat będzie budowa obwodnicy zachodniej. Pewnie posłyszymy przez te następne 3-4 lata my, czyli gospodarze miasta, posłyszymy od kierowców i nie tylko wiele cierpkich słów, bo żeby było naprawdę zupełnie inaczej i lepiej, na początku musi być trochę gorzej, bo przecież przebudowa Placu Grunwaldzkiego, ulicy Chrobrego, Kolejowej, Ronda Tesco. To wszystko nie będzie się działo w jakiejś, powiedziałbym, próżni. Tam jeżdżą samochody, tysiące. Będziemy musieli sobie z tym poradzić i już teraz bardzo proszę o cierpliwość wszystkich kierowców, ale nie tylko, właśnie tu również mieszkańców tych miejsc. Wśród mniejszych, ale nie mniej ważnych planów prezydent wymienia budowę centrum przesiadkowego, czyli nowego dworca Wałbrzych Centrum, przebudowę tzw. Drogi Sudeckiej, remonty mniejszych dróg miejskich, czy budowę kolejnych mieszkań komunalnych, tym razem na ulicy Staszica. Za największy osobisty sukces minionego roku prezydent uważa wygrane wybory, które jego zdaniem pokazują, że mieszkańcy akceptują jego wizję rozwoju miasta.